Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam na chyba Wasz ulubiony film na moim kanale, czyli na hol złotówkowy. Przygotowałam sobie tutaj rzeczy, które mam Wam do pokazania. Jest ich 10, więc nie jest to tutaj cała, wiecie, cała długość tego wieszaka, ale stwierdziłam, że jak będę pokazywać z wieszaków, to będzie mi łatwiej. Też Wy będziecie mogli to lepiej zobaczyć, dlatego stwierdziłam, że to będzie najlepsza opcja. No i dzisiaj ucieszą się ci, co uwielbiają swetry, ponieważ swetrów mamy dużo. Ale zacznę może od czegoś, co nada się bardziej na wiosnę. No ale tak jak wiecie, ja nigdy nie kupuję sezonowo, tylko nawet na kolejny sezon. Więc uważam, że no za taką cenę to nawet te rzeczy mogą czekać. Tutaj mamy katanę z takiego jasnego jeansu. Ma ona ćwieki w kolorze srebrnym, co ja lubię, ponieważ ja ostatnio noszę tylko srebrną biżuterię. Obrączka, pierścionek zaręczynowy to biały złoto, więc też w kolorze srebrnym, dlatego wtedy mi to wszystko ładnie do siebie pasuje. No i tak ona wygląda. Jest to w ogóle rozmiarówka dziecięca, ponieważ z tego co patrzyłam, to na 14-15 lat, coś w tym stylu. Ale słuchajcie, jest ona naprawdę duża, ja ją mierzyłam, wygląda fajnie, jest taka oversize, tak jak mówię. No i moim zdaniem jest super. Kolejna rzecz to spódnica. Spódniczka ogrodniczka z ekoskóry. Jest to denim, ja mam tutaj rozmiar 12. Moim zdaniem też jest przepiękna, nie jest zniszczona, nie ma nigdzie przekartej tej ekoskóry. Z tyłu prezentuje się tak. No moim zdaniem jest to coś naprawdę cudnego. Coś takiego uniwersalnego, bo w kolorze czarnym, ale równocześnie takiego nietypowego. No więc tak ona wygląda. Powiedzcie koniecznie, co o niej myślicie. Mi się wydaje, że naprawdę jest fajna. Kolejna rzecz, to jest chyba mój hit. Ja wprawdzie w tej kurtce już chodziłam jesienią, ale że nie nagrywałam żadnych złotówkowych holi, to Wam jej po prostu nie pokazałam. Jest to bomberka, taka właśnie z H&M-u, w kolorze beżowym i z tyłu ma przepiękną aplikację, taką wyszywaną. No to jest to coś pięknego, naprawdę. Bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie ją można zestawić. Super wygląda do jeansów, super wygląda do czarnych rzeczy, do czarnej sukienki nawet ją nosiłam i naprawdę to się fajnie prezentowało. Też była w ogóle niezniszczona, no i tak jak mówię, złotóweczka. To akurat kupiłam w Białymstoku, tutaj większość rzeczy jest z Jarosławia, z mojego miasta rodzinnego, natomiast tą akurat kurtkę kupiłam w Retro, Nadia była w Białymstoku, więc tak ona wygląda. Tutaj ściągacze i też fajnie, bo ma kieszonki, więc jak lubicie kieszenie, to naprawdę tego typu kurtki są super. No i teraz już przechodzimy do swetrów, czyli czegoś, czego jest chyba najwięcej, no na pewno najwięcej. Mamy 6 swetrów i szal. Okej, więc kolejna rzecz to również coś w kolorze beżowym i jest to właśnie taki sweterek troszkę szerszy, z takimi podwijanymi rękawkami. Tutaj mamy New Look, rozmiar 10. Ja też do niego nie byłam przekonana, myślałam, że mi ten kolor nie pasuje, natomiast on bardzo fajnie rozświetla buzię na jakichś zwykłych czarnych spodni, czy do jeansów wygląda ekstra. Na to mój karmelowy płaszcz i po prostu rewelacja, więc strasznie mi się podoba. Taki ładny, zwykły, taki basicowy, ale naprawdę wygląda super. Kolejna rzecz to sweter właśnie w kolorze, do którego w ogóle nie byłam przekonana, bo mi się wydaje, że mi ten kolor po prostu nie pasuje. Ale jak go zaczęłam nosić właśnie głównie do czerni, to stwierdziłam, że wygląda naprawdę super. Jest to H&M, rozmiar S i taki asymetryczny sweter, który jest zrobiony z takiego jakiegoś splotu. Mi przypomina troszkę siatkę. Nie wiem, czemu mi się tak wydaje, że to wygląda jak siatka. Powiedzcie, co myślicie. Fajne w nim jest to, że właśnie ma dekolt w serek, co ja oczywiście uwielbiam, ponieważ wydłuża mi szyję, która jest krótka. Jest też taki oversize, mamy tutaj obniżony szef, jeżeli chodzi o rękaw. Moim zdaniem jest bardzo fajny, jest taki luźny, wygodny, idealny na co dzień. Następna rzecz to sweter, no, który też jest taki troszkę nietypowy, ponieważ jest taki melanżowy w granacie, troszkę ma błękitnych, troszkę jakichś beżowych kuleczek i bardzo ozdobne ściągacze, które mają jakąś złotą nitkę. Coś takiego, zobaczcie, złota niteczka. I też moim zdaniem wygląda fajnie. Też mi pasuje, bo jest taki, mi odcienie niebieskiego generalnie pasuje, więc jak tutaj są to, chociaż te niebieskie kropeczki, to już od razu to wygląda fajnie. Więc tak wygląda ten sweter, to jest Warehouse, rozmiar 10, czyli taka typowa M-ka, bardzo fajny sweter. Teraz dwa swetry, do których w ogóle nie miałam żadnych wątpliwości, wiedziałam, że będę w nich chodzić. Pierwszy z nich to Atmosphere, rozmiar 12 i jest to taki sweter prążkowany
w takie właśnie podłużne pasy. Też ma kieszonki i jest dłuższy. Teraz może mi się uda to pokazać. Jest dłuższy, z tyłu wygląda tak. Taki zwykły, prosty. Też ma tutaj troszkę obniżony ten rękaw. Ale właśnie ja takie rzeczy lubię, bo wtedy nie ma tak zaznaczone widocznie tej linii, a mi jak jest tak ostro zaznaczona linia, to wtedy mi ramiona bardzo poszerza, więc ja tego oczywiście nie chcę, dlatego takie rękawy mi bardzo odpowiadają. No i tak jak mówię, jest zapinany, jest to taki zwykły, klasyczny kardigan, którego w szafie nie może zabraknąć, także tak on wygląda. No i teraz chyba mój ulubiony sweter z tego holu. Jest to właśnie taki duży sweter, też w kolorze szarym, taki bardzo luźny, taki bardzo duży, szeroki. No też jest to kwestia rozmiaru, bo to jest 14, ale jak go założyłam, to stwierdziłam, że naprawdę fajnie leży i stwierdziłam, że no nie mogę go zostawić w sklepie. Wprawdzie musiałam go troszkę odnowić, musiałam go troszkę ogolić, bo był taki nieco zmechacony, dlatego też myślę, że czekał aż do złotówki, że go ktoś przygarnie. Ale wygląda tak. Jest to też bardzo fajny kolor. Ja generalnie bardzo lubię siebie w szarościach, więc no musiałam go zabrać. I ostatni sweterek, ale nie ostatnia rzecz z holu. Jest to sweter w kolorze miętowym. Też moim zdaniem bardzo fajny. Taki troszkę jakieś urozmaicenie, troszkę dodanie jakiegoś koloru na jesień, na zimę, więc stwierdziłam, że też będzie ekstra. No i zobaczcie. Taki nieco fluffy. Taki troszkę włochacz, ale też nie za bardzo, bo nie jest jakiś taki, nie ma takich bardzo tych odstających włosków, tylko tak troszkę subtelnie, więc z daleka nawet tego za bardzo nie widać. I to jest George, już Wam mówię jaki to rozmiar, jest to 12, czyli tak jak ja zazwyczaj ze swetrów biorę właśnie 10, 12, w zależności od tego jaki jest krój, no i też co jest w lumpeksie, no wiadomo, no tam rozmiarów nie można sobie wybrać, a jeżeli coś dobrze leży, to po prostu biorę. I ostatnia rzecz to szalik. Wymarzyłam sobie szalik w zieloną kratę i zobaczcie, udało mi się go znaleźć. Jest naprawdę bardzo fajny. Jest to taki trochę vintage, ponieważ no tutaj nie ma żadnej metki nawet, jeżeli chodzi. Znaczy jest metka, ale jest ona w ogóle już sprana, więc podejrzewam, że to naprawdę jakiś taki stary szalik, ale bardzo fajny. Ja strasznie chciałam taki w kratę, no i oczywiście udało mi się znaleźć. Też musiałam go troszkę odnowić, ale było warto. No i to by było na tyle. Koniecznie dajcie im znać, co sądzicie o tym filmie. Jeżeli Wam się podobało, to standardowo proszę łapkę do góry. Zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, aby być ze mną na bieżąco. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach.